Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji Prawda Boża przy tablicy. To już druga audycja, gdzie zajmiemy się omówieniem konsekwencji poprzedniego życia i wpływu na to obecne życie i przeanalizujemy to na podstawie poprzedniego i obecnego życia Nel Haliny Noel. Ja w pierwszej audycji Prawda Boża przy tablicy omówiłem swoje własne życia, 5, a właściwie 6 swoich ostatnich żyć, ale bez konsekwencji. Ja je tylko tak pokazałem. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są te konsekwencje. Ja wiem dokładnie, co z czego wynika i dlaczego utopiłem się na Alasce, albo dlaczego na przykład w XIII wieku straciłem majątek, grałem i piłem. Dużo piłem, aż się pewnie zapiłem na śmierć w XIII wieku. To wszystko jasno wynika. Na razie tego nie będę zdradzał, a mogę się posłużyć przykładem Nel Haliny Noel, gdyż jej już nie ma z nami. Pozostały tylko stosy dyktowań. W związku z tym myślę, że już można będzie to wykazać. Chodzi o to obecne życie Nel Haliny Noel. Nią się zajmiemy. Tak chcę być znana. Tak jak we wszystkich książkach, chociaż jej prawdziwe nazwisko w tym życiu to była Helena Halina Wieniawa Zubrzycka. Ewentualnie też miała paszport i na Halina Stanton po swoim mężu Romanie Stantonie, Polaku, który przybrał to angielskie nazwisko, żeby było łatwiej żyć, ale z dyktowań znamy panią Halinkę jako Nel Halina Noel. Pochodziła z Kresów, też bardzo ciekawe związki, bo wychowywał ją nie ojciec, a ojczym, dlatego Helena Halina Wieniawa Zubrzycka. Helena jej się nie podobało, więc pozostała Halina Wieniawa Zubrzycka, ale to nie jest tak bardzo istotne. Pani Halinka Nel Halina Noel żyła w XX wieku. Zmieściła się, urodziła się gdzieś w latach 20. i odeszła od nas w 2007 roku. I interesuje nas to właśnie życie, tu jest ten przerwa między tymi życiami. Nie wiadomo, ile razy Nel Halina Noel rodziła się od tego czasu, ile razy ten jej mąż rodził się, ile razy ja się rodziłem, no to wiadomo, dokładnie 3 razy od tego czasu. Ale dobrze, skoncentrujmy się na tym wcieleniu. To moje było -4, nie wiem, które to było Nel Haliny Noel. To było w La Coruni. Dzisiaj to jest La Coruna. I to był XV wiek. Ja wtedy żyłem w latach 1475-1527. Czyli zahaczyłem się o XVI wiek. Też żyłem 52 lata. Miałem być wtedy wziętym malarzem, ale nie wyszło z tego. Alkohol przeszkodził mi, jak podyktował znany malarz Delacroix,
chyba to był. Jak ja mogłem być malarzem, skoro pędzel przy malowaniu portretów wylatywał mi z rąk, ale nie będziemy o mnie mówić, a o Nel, Halinie Noel i jej związkach karmicznych z tego życia i związków z poprzednim życiem. W tym życiu Nel Halina Noel urodziła się jasne kobietą i była kobietą. Nie wiemy, ile między tym życiem w La Coruni, gdzie była mężczyzną i miała na imię Romualdo. To była pani Halinka z XX wieku, tutaj skąd znamy ją z tego daru dyktowania i z dyktowań. Tak jak mówię, nie wiemy, ile razy między tym swoim życiem, nie dokopałem się do żadnych dyktowań, nie pytałem o to panią Halinkę, ale co najmniej raz. Lub raz, lub więcej niż raz od tego czasu. Dlaczego raz? Bo otrzymała, to też bardzo ciekawa historia, ale nie będę się w nią tutaj zagłębiał, bo ona nie mówi o konsekwencjach czynów, tyle tak, jak to chce wykazać na podstawie związku z jej mężem z tego życia, który był synem Romualdo, czyli Nel Haliny Noel, wtedy w tamtym życiu w La Coruni. A wiem, że co najmniej raz żyła w międzyczasie, między XV a XX wiekiem, bo któregoś dnia poleciała do Paryża, do Luwru, żeby odnaleźć swój portret, siebie, wojskowego generała. Panią Halinkę jako mężczyznę ciągnęło do władzy, była miała też raczej władczy, silny charakter w tym życiu, tak jak i w poprzednich, i ciągnęło ją do władzy, także była tam jakimś generałem w XVII wieku i jej portret wisi do dzisiaj w Luwrze i odszukała ten portret, czyli tak jak siebie widziała, tak jak wtedy ją widział malarz, który ją namalował i zobaczyła siebie z XVII wieku. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale to nie jest w temacie dzisiejszej audycji, a to będzie poświęcona jakaś z kolejnych audycji o tym odszukiwaniu swoich poprzednich wcieleń, bo według informacji Nel Haliny Noel i tych moich jasnowidzeń, moje ciało z Alaski, z poprzedniego życia, gdy wpadłem pijany do Przerembla na Alasce, też gdzieś jest pod lodem skutym nadal moje ciało. Przyjemnie byłoby spojrzeć na siebie, jakim się było w poprzednim życiu. To bardzo, myślę, jest interesujące i ciekawe. Chociaż to połączenie ducha z ciałem, tym konkretnym fizycznym, jest niepowtarzalne. Dlatego jest nam żal życia tego i bo zapominamy wiele rzeczy tych ziemskich związanych z ciałem, zapominamy. Nie pamiętamy swoich poprzednich żyć, nie pamiętamy, co robiliśmy, kim byliśmy. Niestety, tutaj jest tabula rasa. Z nowym życiem zaczynamy od nowa doświadczać, acz to doświadczamy my, ten nasz duch, ta nasza esencja, czyli ten nasz niezniszczalny duch. To, co ja zawsze powtarzam, jak mnie się ludzie pytają, czy ja się boję czegoś, a czego ja miałbym się bać, co mogą mi zrobić, ktokolwiek, kto chciałby mi zrobić, tylko zabrać moje ciało. To jest wszystko. Czyli co? Nic praktycznie, bo jestem tak naprawdę nieśmiertelnym duchem, dzieckiem Bożym. Jezus Bóg to mój tatuś, moja mamusia duchowa. Także cóż mi mogą zrobić? Zabrać tylko ciało. A wiem, że jak się umiera z miłości do Boga, to się nie czuje bólu fizycznego. Tutaj Bóg przychodzi
i te wszystkie swoje dzieci, które umierały, zwłaszcza w pierwszych wiekach w chrześcijaństwie, cierpieli paleni na stosie, tak nam się wydaje, że cierpieli, przybijani byli do krzyża, różne inne męki znosili. Tak naprawdę oni nie cierpieli żadnego bólu. Trudno to może do wyobrażenia, ale w ten sposób rodzice duchowi każdego z nas tak w ten sposób się opiekują nami, jeżeli umieramy z miłości do Boga, jeżeli poświęcamy Bogu swoje życie. Bólu fizycznego nie czujemy. Mimo że pani Nelhalina Noel chorowała na różne rzeczy, do lekarza nie chodziła, ale żadnego bólu fizycznego nie odczuwała, do końca funkcjonowała w zupełnie dobrej kondycji do ostatniego dnia. Mimo że no, jakieś tam, gdyby zboczyła z tej swojej ścieżki, na pewno zaatakowałyby ją te wszystkie choroby, które nosiła w sobie, a tak one były tą boską miłością i opieką przygaszone. Tak to jest. Bardzo to może się wydawać wam dziwne, ale taka jest prawda. Wracamy do tej konsekwencji i Nelhaliny Noel. W tym życiu, to jest Nelhalina Noel, już troszkę tutaj może je przypniemy. Później to są lata 80., koniec lat 80. A tu jest mąż Nelhaliny Noel. Z tego życia i mieli jedno dziecko, córkę. W każdym razie ten przystojny pan to był Roman Stanton. I tu bardzo ciekawa historia. Poznali się, zakochali się w sobie, pobrali się. Owocem ich miłości było dziecko, ale zaraz szybko, jak się poznali, jeszcze zanim się nie poprali, on, mąż pani Halinki, ostrzegł, że może są u niego początki stwardnienia rozsianego, multiplex sclerosis, i że być może siądzie na wózku i będzie no, kaleką. Mimo wszystko, mimo tej wiedzy, Nelhalina Noel zdecydowała się związać z Romkiem swoje to ostatnie życie, no i w konsekwencji opiekować się nim i doświadczać tego, co doświadczała. Wielokrotnie woziła ją do świętej Walerii Sikorzyny, znanej z wielu tomów, w wielu tomach są jej dyktowania, ona była znana, uzdrawiała w Londynie, nawet kalecy wstawali z wózka. Tutaj jest Waleria Sikorzyna. I te sterty listów, które otrzymywała, bo nawet kalecy wstawali z wózka, ale co w wypadku Romana Stantona, rozkładała ręce, mówi: ja nie mogę twojemu mężowi pomóc, przepraszam. Widać, jego los jest taki, że on musi to swoje życie no, dokończyć jako kaleka. Ja nie jestem w stanie mu pomóc. Starała się, ale nie mogła pomóc. I Nelhalina Noel opiekowała się swoim mężem do końca, do śmierci. I zmarł na stwardnienie rozsiane jako kaleka na wózku. Jeździła z nim, opiekowała się nim do końca. I teraz zachodzi pytanie, dlaczego tak było. I Nelhalina Noel bardzo dużo dyktowań na ten temat otrzymała. Otóż ten mąż w obecnym życiu, Roman Stanton, był jej synem. Był jej synem. Też miał na imię Romualdo, dlatego nazwała go Romualdo Roman ze względu na to życie. Młody chłopak, czyli pani Halinka była ojcem
Matką nomen omen był Witold Lorenz, wtedy oczywiście Hiszpan, ale w tym życiu był to przyjaciel wierny Romana i Nel Haliny Noel, który pomagał im. Widzicie, jak to się dzieje. Wtedy w La Coruni to była żona pani Halinki, a w tym życiu przyjaciel, który pomagał im, opiekował się też Romkiem i przyjaciel Romka. Także to są wszędzie te zależności. Teraz dlaczego mąż pani Halinki zasłużył sobie, by stać się kaleką? Otóż tutaj gdzieś w XV wieku doszło do awantury pomiędzy ojcem a synem. Wtedy to były inne czasy, nie można było kwestionować tego, co ojciec mówi. Wola ojca była, a tam chyba Romualdo Roman syn zakwestionował. I w ogóle ta historia jest tam gdzieś dokładnie opisana, jeszcze się nie dokopałem do tych dyktowań. W każdym razie doszło do awantury i Romualdo Roman został wyrzucony przez swojego ojca z domu. Wyrzucony z domu. I dlatego, że został wyrzucony z domu, w tym życiu Nel Halina Noel musiała się w nim zakochać i pomóc mu spłacać ten jego ciężki los na wózku, opiekować się nim, bo nie wyrzuca się swoich dzieci z domu, cokolwiek by nie zrobiły. Taka lekcja. I tą lekcję boleśnie doznała Nel Halina Noel. Ja kiedyś może opowiem o swoich bolesnych lekcjach, ale na razie nie, bo jeszcze żyję i zbyt dużo ludzi mnie zna, ale jak już mnie nie będzie w tym ciele, będę jako duch w tych innych wymiarach, będę się mógł przyglądać wtedy chętnie przed, oczywiście, zanim nie wykituję, chętnie powiem też o tych swoich zależnościach w tym życiu i z poprzednich żyć, bo to są fascynujące zależności. Dlaczego poznaliśmy kogoś, dlaczego ta relacja tak się układała, a nie inaczej, i to, i tamto. Na tej podstawie możecie też odnieść to do swojego życia i wiele wywnioskować. Nie wyrzuca się swoich dzieci z domu. To jest lekcja, którą musiała otrzymać Nel Halina Noel, wyrzucając wtedy w XV wieku swojego syna. Powtarzam jeszcze raz, w tym życiu, w XX wieku, jako pani Halinka, Nel Halina Noel musiała zakochać się właśnie w tym przystojnym Polaku, i który szybko zapadł na stwardnienie rozsiane, i opiekować się nim do końca. Nie pozostawiła go, opiekowała się do końca, czyli dociągnęła tą swoją taczkę, ten swój los do końca. Mogła przecież powiedzieć, oddać go gdzieś, ty już mnie nie interesujesz, jesteś no taki, jaki jesteś, ja mam swoje życie, bye bye, nie? Opiekowała się nim do końca i karmę swoją spłaciła. Gdyby porzuciła męża, co się też wielokrotnie zdarza, bo my, zwłaszcza tutaj u nas przed świętami, podrzuca się swoją starszą rodzinę do szpitala czy gdzieś, bo nie chcemy mieć trudności na święta czy na zabawę sylwestrową i tych staruszków swoich wyrzucamy. Tak nie należy robić, należy się opiekować do końca, widać. Tak się nam złożyło i taki mamy los, żeby się opiekować. Porzucimy w tym życiu, to odezwie się nam jeszcze w przyszłym życiu. A po co? Lepiej spłacać wszystkie swoje zależności i stawać się coraz bardziej wolnym, wolnym człowiekiem. I ten Roman, dlaczego on siadł na wózku? Wyrzucony z domu, poszedł, jak to się mówi, na całego. Wabank, przestało mu zależeć na życiu. Pokłócił się gdzieś tam. Ja byłem wtedy jego rówieśnikiem.
ten Robert, na którego tutaj patrzycie i którego słuchacie, który żyje, urodził się w drugiej połowie XX wieku i żyje teraz w XXI wieku, to właśnie rówieśnik Romualda koledzy byliśmy. Romualdo poszedł wabank, był zadziorny. Doszło do jakiejś awantury o dziewczynę, którą ja znałem i w porywie, przy awanturze w karczmie zastrzelił tego kolegę. Mimo że oczywiście przyznał się do winy i za to, co zrobił, taka była wtedy w Hiszpanii kara, Romualdo został jako młody chłopak powieszony, zawisł na szubienicy. I spotkała go, dosięgnął go ówczesny wymiar sprawiedliwości, został za swój czyn powieszony. To jednak za zastrzelenie tego kolegi, ten kolega mu później, jak się spotkali jako duchy, wybaczył. Ktoś mógłby zapytać, no przecież ten kolega też sobie zasłużył w jakiś sposób chyba na to, żeby być zabitym. Tak, zasłużył sobie też. I to jest to błędne koło, które tylko my, ludzie, możemy przerwać. Nikt tego za nas nie zrobi. Nikt. Żadni obcy. Bóg nam tylko może w tym dopomóc. Tak jak dopomoże teraz w XXI wieku, chodząc między nami ponownie. Bo, jak powtarzam, zawsze Jezus był Bogiem. Tylko my możemy to koło, błędne koło samsary tych konsekwencji poprzednich żyć przerwać. Tylko my to możemy zrobić. Ale zauważcie, mimo że został wtedy powieszony, to jednak mimo wszystko w tym życiu dosięgło go stwardnienie rozsiane, czyli ten nagły ból tego zastrzelonego kolegi tutaj się rozłożył na ból umierania, powolnego umierania, bo przecież skrócił komuś życie, odebrał, ten kolega miał też, no nie wiem, niespełna 20 lat czy coś takiego. Ja byłem świadkiem tego wszystkiego, dlatego że po wyrzuceniu z domu Romualdo, Roman schronił się u mnie. Byłem, zdaje się, trochę starszy od niego. Miałem już własny kąt i schronił się u mnie. Dałem mu schronienie. Dlatego pewnie też w tym życiu, błąkając się po Londynie, znalazłem schronienie w postaci taniego pokoju w willi Nelchaliny Noel. Znacie tą willę ze zdjęć. Ona już nie istnieje, jest tylko na zdjęciach i na filmach. Ale jest z takim wielkim, dużym, dzikim ogrodem, gdzie organizowałem ogniska na 50, 100, a nawet 150 osób, gdzie grał nawet odłam cygańskiego zespołu Romy i biesiady, party, prywatki, ogniska trwały od piątku wieczór lub od soboty wieczór do niedzieli. Takie to były czasy w tym wielkim ogrodzie na Wembley Park, niedaleko stadionu. Wembley wtedy jeszcze z białymi wieżyczkami, może niektórzy pamiętają. Więc to są te konsekwencje. Ja, będąc później świadkiem tego wydarzenia, jakoś rozpiłem się, miałem te tendencje. Nie będę za dużo opowiadał. Dzięki przyjacielowi wyjechałem do Madrytu i tam próbowałem karierę jako malarz. Lubię malować. Od dziecka lubiłem zapach farb olejnych i oleju lnianego i tych w ogóle pędzli i tej całej sytuacji malowania. Chętnie maluję. Chcę wrócić teraz do malowania, żeby jeszcze namalować parę obrazów, zanim nie wykituję. Chcę namalować Don Juana. Tak jak go widzę,
I jeżeli uda mi się odszukać jego ciało, no to porównam wtedy to, co moją wizję, to, co namalowałem z tym Don Juanem, który gdzieś tam zasnął sobie zupełnie świadomie, spokojnie po tym, jak jego uczniem został Carlos Castaneda i dlatego znamy Don Juana z tych wszystkich książek. Tutaj jeszcze fotografia Nel Haliny Noel z Walerią Sikorzyną. Ona była jej nauczycielką w tym życiu. Jako Halina Stanton wprowadzała ją w ten ezoteryczny świat duchowy, a po śmierci stała się jej duchową opiekunką. Waleria Sikorzyna była wtedy zakonnicą. To też ciekawe, była zakonnicą kilka razy i w zakonie. Zawsze ją w tamtym, tam ją do tego ciągnęło. No a w tym życiu otrzymała od Boga łaski, że mogła uzdrawiać, pomagać innym. Także to, co wynika z tej lekcji, nie wyrzuca się swoich dzieci z domu. Bóg nas nigdy nie wyrzuca. Najgorsi mordercy, najwięksi opryszkowie mogą być tak samo przy Bogu. To, co wiele duchów w wielu dyktowaniach, w książkach jest zdziwionych, jak to przecież ci mordercy też są przy Bogu. Ano są, bo Bóg kocha równo wszystkie swoje dzieci, ale mimo tego, że kocha, że jest ta wielka miłość, nie może zdjąć konsekwencji czynów ze swoich dzieci. Każdy z nas z życia na życie plecie sobie swój los i odpowiada za swoje czyny. Także jak ktoś cierpi bardzo jako duch, bo nakrzywdził innych sporo, no to tutaj Bóg nic nie może zmienić, ale kocha. Ale nic nie może zmienić. Każdy ten swój wózek musi ciągnąć z życia na życie, rodząc się czasem kaleką. Jak się rodzi kaleką, no to za jakieś konkretne, haniebne przewinienia. Niestety tak to jest. Ale tu jest ta lekcja. Nie wyrzuca się swoich dzieci z domu nigdy. To ważna lekcja. Pamiętajcie, ci, którzy mają trudności ze swoimi dziećmi i chcieliby wyrzucić. Raczej należy dopomóc, jeżeli już dochodzi do jakichś strasznych rzeczy, żeby ten syn czy córka miały własny kąt i pomóc im w zdobyciu tego. Bo to, że poszedł wabank ten syn pani Halinki z poprzedniego życia, to była wina tego wyrzucenia z domu. Gdyby nie został wyrzucony z domu, nie przestałoby mu tak zależeć na życiu, jak mu zupełnie przestało zależeć na życiu po wyrzuceniu z domu. Wiem, bo odczuwam tę jego gorycz, żal i to tego, że już wszystko olewa, na niczym już mu nie zależy, właśnie wtedy, kiedy udzielałem mu schronienia. I to, że zastrzelił tego kolegę w porywie, kiedy już mu nie zależało na życiu, bo został wyrzucony z domu, to niestety tutaj jest współodpowiedzialna za to była pani Halinka, Nel Halina Noel. Dlatego, jak już powtarzam, wracamy znowu do punktu wyjścia. Musiała się zakochać w człowieku, który musiał cierpieć i umrzeć na stwardnienie rozsiane. Tak to jest, tak to są te konsekwencje. To zaledwie tutaj troszeczkę zdradziłem tajemnicy. Zapraszam wkrótce na kolejne audycje Prawda Boża przy tablicy. To była seria, jak widzicie, którą kiedyś prowadziłem na jednym z kanałów. Na tym kanale te audycje wszystkie moje zostały zlikwidowane, ale ktoś mi w Londynie obiecał, że te 50 czy 60 audycji, które nagrałem na tamtym kanale, z którego zostałem usunięty, pojawią się w internecie, także jeżeli się pojawią, to linka wam oczywiście podeślę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, polecania audycji znajomym. Być może to, co ja tutaj mówię, pomoże komuś. Zapraszam też na swój drugi kanał, Szlachetne Zdrowie, gdzie dzielę się
tego, co doświadczam, swoją głodówką, swoją dietą i żeby utrzymać się, no, dbać o siebie w dobrym zdrowiu, bo to w tych dzisiejszych czasach, kiedy w komercyjnym jedzeniu mamy zagrożenie czyhające na nas, mnóstwo niebezpieczeństw, żeby uważać. A na zakończenie tutaj jeszcze jest zdjęcie Nel Haliny Noel w szlafroku i znanej być może wam aktorki z Misia, Krysi, która urodzona w Wielkiej Brytanii, świetnie redagowała dyktowania. Także chwała jej za ten czas, bo dzięki temu mamy tłumaczenia na język angielski, które teraz składam, żeby wydać książkę z dyktowaniami w języku angielskim. Także to jest ta Krysia, znana wam pewnie z filmu Miś Barei. A ty, pani Halinka, w szlafroku przy porannej kawie w kuchni. To tyle, takie zdjęcie od kuchni właśnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do miłego.